Dzień dobry. Przed nami drugi etap przyrządzania orzechówki. 3 tygodnie temu zielone orzechy włoskie, pokrojone w ćwiartki lub ósemki, zasypaliśmy cukrem. Codziennie mieszaliśmy zawartość słoja i dziś przyszedł czas na finał. Orzechy będziemy teraz odcedzać. Ja zrobię to od razu do dwóch naczyń. W jednym z nich powstanie syrop, a w drugim orzechówka. Po odcedzeniu będziemy musieli poczekać kilkanaście minut, aż osad wytrącony z orzechów swobodnie opadnie na dno naczynia. A następnie syrop możemy już rozlać do czystych buteleczek, uważając, aby tego osadu zna nie nabrać. Tak przygotowany syrop można przechowywać przez długi czas w zamkniętych szczelnie buteleczkach, na przykład w takich buteleczkach z zapięciem mechanicznym wyposażonym w uszczelkę. Ale jeżeli ktoś ma obawy o trwałość syropu, może buteleczki zapasteryzować. Teraz zajmiemy się przygotowaniem nalewki. Sok z drugiego naczynia łączymy ze spirytusem w proporcjach 40% spirytusu na 60% soku z orzechów. Gotową nalewkę musimy jeszcze przefiltrować i będzie gotowa do rozlania do butelek. Przefiltrowaną nalewkę możemy już rozlać do butelek. Z racji, że orzechówkę pije się w małych ilościach, lepiej jest umieścić ją w butelkach o mniejszych pojemnościach, na przykład 100 ml piersiówkach, które występują z korkiem i zakrętką. Z naszego przepisu uzyskaliśmy w sumie 10 litrów nalewki orzechowej i syropu z orzechów włoskich, które warto mieć w swojej apteczce, gdyż pełnią rolę lekarstwa na dolegliwości układu trawiennego. Zatem na zdrowie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Piwniczki Chomika.